Witam serdecznie moi drodzy z tej strony Łukasz. M. Dzisiaj na odcinku otworzymy sobie multipaka. Znalazłem jeszcze gdzieś tam na półce jeden taki właśnie multipaczek z polskiej wersji. Otworzymy sobie. Powoli będziemy się przygotowywać na moi drodzy FIFA 365 2021. No, i kogo my tutaj mamy, moi drodzy, na limitkach? Dziuba i Konopianka, czyli Rosja i Ukraina. Mamy dwie drużyny z byłej ZSRR, pięć saszetek. I to, co wpadnie, moi drodzy, to oczywiście jeden punkcik, liczymy. Zobaczymy, czy będzie to Rosja, czy Ukraina dzisiaj zwycięska. I mamy Walię, jest Ukraina. Jaremczuk 1-0. Holandia i ponownie Ukraina. Stepanienko 2-0. Portugalia i znowu Ukraina. Jarmolenko 3-0. I Polska. Stadion w Sankt Petersburgu. To oczywiście nie liczymy. Ale ładnie zaczęli z grubej rury. Trzy karty w jednej saszeczce dla Ukrainy: Belgia, Walia, Kosowo, Słowacja, Czechy, Turcja, Holandia i Szwajcaria. Portugalia, Polska, Turcja, Czechy, Francja i specjalne Hiszpania, Gruzja i Szwecja. Szwecja jest pierwsza karta dla Rosji. Ionow 1 do 3, Austria, Szwecja. Tutaj mamy Niemcy i ponownie Austrię i jeszcze raz Austria i jeszcze raz Austria, czyli ile tych kart? Cztery karty z Austrii, moi drodzy, w jednej saszetce masakra. No, ale i tak się zdarza. No i ostatnia saszetka, co tutaj się jeszcze zdarzy? Mamy dwa razy Niemcy, Turcja, Dania. Tu jeszcze raz Niemcy, czyli trzy karty dla Niemiec. Cztery karty. No, patrzcie, identyczna sytuacja. Też cztery karciochy w jednej staszeczce dla jednego zespołu. I tutaj Czechy i Hiszpania. Czyli wynik 3-1 dla Ukrainy. Tak jak patrzę, to właśnie dużo kart z Ukrainy wpada. Więc tutaj wcale nie ma żadnej niespodzianki. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam i do zobaczenia na kolejnych odcinkach. Cześć Wam.